wszystkich chciałabym poinformować, że niespodziewanie na poprzednim filmiku, na którym przerabiałam 40 rząd, moja kamera się zbuntowała i rozłączyła mi filmik, także nawet nie skomentowałam do końca. W każdym bądź razie na tym filmiku pokażę rząd 41 i 42. Pokażę, jak go przerabiać. Robótkę już mam odwróconą i przygotowywaną do pracy. Teraz pokażę rząd 41, jak wykonywać. I rząd 41 zaczyna się tu od naszego motywu. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Następnie wykonujemy jedno oczko łańcuszka i od razu drugi motyw na motywie poniżej. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. I dalej będziemy przerabiać normalnie naszego ananaska. Tak jak do tej pory przerabialiśmy wcześniej małe ananaski. Czyli trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe pomiędzy pierwszymi dwoma słupkami. Dalej trzy oczka łańcuszka. Następne oczko pomiędzy następnymi słupkami. I tak dalej, i tak dalej. Dalej przerabiamy trzy oczka łańcuszka. Tutaj tak dość niewyraźnie to widać, ale należy wykonać jeden motyw na motywie poniżej. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. I nad dużym ananasem będzie praca wyglądała identycznie, tak jak tutaj na początku robótki nad małym ananasem. Czyli dwa motywy, a pomiędzy nimi tylko jedno oczko łańcuszka i tak samo tutaj. Dwa motywy pomiędzy nad ananasem, pomiędzy nimi jedno oczko łańcuszka. A więc zabieramy się za rząd 41. Dwa oczka ścisłe w lewo. Pierwsze oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe w dziurce. Teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden słupek w dziurce. Dwa oczka łańcuszka. I dalej w tej dziurce dwa słupki. Czyli nasz motyw. I tak samo zakończamy ten 41 rząd. Następnie wykonujemy jedno oczko łańcuszka, od razu narzut i przerabiamy od razu drugi motyw w następnym motywie w jego dziurce. Czyli od razu dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Identyczny motyw będziemy przerabiać nad dużym ananasem. Motyw, jedno oczko, motyw od razu. Tak jak tutaj. Teraz przerabiamy nasz początek ananaska małego, czyli trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe pomiędzy pierwszym a drugim. Tutaj, gdzie robiliśmy 5 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka, to pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem wbijamy szydełko tutaj pod to oczko i robimy jedno oczko ścisłe. Dalej 3 oczka łańcuszka, szydełko wbijamy pomiędzy drugi a trzeci słupek i oczko ścisłe. Dalej 3 oczka łańcuszka i po kolei pomiędzy trzeci a czwarty słupek. Dalej 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe pomiędzy czwarty a piąty. Powstały nam tutaj te małe muszelki. Dalej przerabiamy 3 oczka łańcuszka.
narzut i od razu nasz motyw tutaj w tym miejscu. I tak jak mówiłam, motyw, jedno oczko i motyw. I tak do końca tej chusty, do końca tego rzędu. Teraz zrobię pauzę na przerobienie do końca tego 41 rzędu i pokażę następny 42. Skończyłam rząd 41, jest już on przerobiony i odwrócony na drugą stronę. Zaczynam, pokażę jak zrobić ostatni rząd, 42. Ten rząd będzie wykonany ostatni pod tym względem, że zaczniemy i tak samo będziemy przerabiać do samego końca, ponieważ już następny etap tej chusty to są te ząbki. Każdy ząbek robi się osobno. Nie przerabia się tak jak do tej pory od początku do końca rzędu, tylko zaczyna się w pewnym punkcie, który ja pokażę i przerabia o właśnie w ten sposób. I trzeba odciąć nitkę, złapać następną, zacząć od pewnego punktu i przerobić kolejny do końca ten ząbek. I tak każdy następny ząbek trzeba przerobić osobno. Natomiast jeszcze ten 42 rząd robimy tak jak do tej pory. Zaczynamy normalnie motywem. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Dalej, tak jak pokazuje wzór, trzeba wykonać trzy oczka łańcuszka i zrobić oczko ścisłe tutaj w miejscu tego pojedynczego oczka pomiędzy naszymi motywami. Dalej trzeba wykonać dalej trzy oczka ścisłe, trzy oczka łańcuszka, nasz motyw i przerabiać normalnie ananaska, czyli trzy oczka, oczko ścisłe. Trzy oczka, oczko ścisłe na drugiej muszelce, trzy oczka, oczko ścisłe na trzeciej muszelce. Za ananaskiem trzy oczka łańcuszka i motyw na motywie. Ja to teraz pokażę. Mam już, tak jak mówiłam, chustę odwróconą na właściwą stronę. Najpierw oczywiście trzeba zrobić dwa oczka ścisłe w lewo do środka naszego motywu. Czyli pierwsze oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe w naszej dziurce. Zaczynamy tak jak zawsze, trzy oczka łańcuszka, jeden słupek, dwa oczka łańcuszka, narzut i dwa słupki dalej w tej dziurce. Czyli nasz motyw i tak proszę również zakończyć ten 42 rząd. Dalej trzeba wykonać 3 oczka łańcuszka. Tutaj w miejscu tego jednego oczka pomiędzy motywami wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe. Oj, pod dwie pętelki zawsze wbijamy szydełko. Jedno oczko ścisłe. W ten sposób. Dalej wykonujemy 3 oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka i tutaj w miejscu tego motywu wykonujemy jeden motyw, tak jak na początku. Czyli dwa słupki w naszym motywie w dziurce, dwa oczka i znów dwa słupki. W ten sposób. I tak będzie wyglądał każdy następny etap, w którym znajdziemy dwa motywy obok siebie, czyli nad dużym ananaskiem,
nad małym ananaskiem wykonujemy ten sam schemat, co teraz pokazywałam. Dalej przerabiamy małego ananaska tak jak zawsze, czyli 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe na pierwszej muszelce, dalej 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe na drugiej muszelce i dalej 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe na ostatniej muszelce. W ten sposób. Za ananaskiem 3 oczka łańcuszka, narzut i przerabiamy tutaj to miejsce tak jak pokazywałam tu, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki i tak dalej jak pokazywałam tu. Tak przerabiamy ten 42 rząd do samego końca. Teraz zakończę ten filmik, a na następnym pokażę, jak wykonać właśnie te ząbki. Dziękuję za uwagę.